Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z naszego B-Worlda. Ze mną jest oczywiście, przywitaj się ładnie ze wszystkimi, Woski, który jest dzisiaj bardzo energiczny. Nie wiem dlaczego dzisiaj Woski coś nie ma energii totalnie, właśnie cały czas zamula. Także słuchajcie, oczywiście na samym początku standardowo zostawcie, powiedz co mają zostawić, bo nie zostawiają w ogóle ostatnio. Już nie chcę, żeby była to taka stała regułka. Tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. Usłyszycie, jaki Woski jest zaspany, także musicie go zmotywować i koniecznie zostawić kciuka w górę, a na następnym odcinku będzie żywszy. Dobra, także słuchajcie, nie mamy w sumie pomysłu na odcinek. Woski tu jakiś tabliczek nastawiał. Co ty tu napisałeś? Aha, dobra, to tu jest jakiś portal. U ciebie na odcinku. Także oczywiście nie, zapraszamy. Nie było tego. Co ty gadasz w ogóle? Nie było tego. Tych tabliczek trzech na pewno nie było. Słuchajcie, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy na odcinki były te trzy tabliczki. Ty, Woski, też napisz, bo tak właśnie oglądasz moje odcinki. Nie było tych trzech tabliczek. Te tabliczki były. Także słuchajcie, dobra, nieistotne. Niech ci będzie, że były, ale ja mówię, że nie było. Słuchajcie, w poprzednim odcinku, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, Woski ogarnie się. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszam, oczywiście linka macie w opisie. Zbieraliśmy sobie piasek i zbieraliśmy sobie tutaj żwir, gravel, to Woski to zabrał. Nie wiem, gdzie ty to zabrałeś. Ej, to było jest u ciebie na odcinku. Nie, a jest na dole wszystko. Okej, także zobaczcie, to sobie zbieraliśmy. Woski jakoś dziwnie od dołu wszystko robi, od drugiej strony, ale dobra, tu mamy to. No i teraz słuchajcie, to były materiały, które zbieraliśmy na rozbudowę, właściwie na budowę dopiero naszego centrum badawczego, które jeszcze w ogóle nie powstało i nie wiem, czy na tym odcinku będziemy to robić. Chyba jeszcze nie, bo mamy zbyt mało tych wszystkich materiałów, także jeszcze będziemy musieli się powstrzymać, ale tak jak mówimy, ostatnio mamy mega przestój, nie chce nam się mega nagrywać tych odcinków i zbierać tych materiałów, także wybaczcie nam, że tak to obecnie wygląda. No ale tak jak mówię, czasami tak po prostu jest, że są różne inne problemy. No i tak po prostu wyszło. Aha, i zobaczcie w ogóle, pada zawsze. Tak, Woskiemu na przykład internet pada, mam też takie problemy. Ale zobaczcie w ogóle, jakiego mam fajnego skina jeszcze z Halloweenowego odcinka. Także jeśli nie widzicie tego odcinka, to również gdzieś tam w opisie wam dam linka, żebyście sobie obejrzeli. No i co, Woski, powiedz mi, co my będziemy robić w tym odcinku? Bo ty masz jakiś plan, coś? Bo ty zawsze masz fajne, ciekawe plany. Dobra, to idziemy sobie tam w takim razie. Czekaj, ja sobie wezmę jakieś Pokémony jeszcze. Gdzie portal? Ja nie wiem, gdzie jest portal. Ile tam jest, pokaż. Około 150 metrów. Okej, gdzieś tam, tak? Tam? No, zobaczmy, czy znajdziesz. No dobra, okej, czyli to takie Czekaj, bo mnie Pokémon zaatakował. No, dobra, fajta zrobimy, skoro tutaj jest Pokémony, to musimy z Pokémonami troszkę też na odcinku powalczyć. I tak jak słyszycie, Woski cały czas gdzieś tam w tle, bo słyszycie, jaki on jest niewyspany, to będzie mega odcinek stary z takim, wiesz, wigorem, nie? Już to widzę. Co tu będzie się działo na tym odcinku? Nie, dobra, słuchajcie, no musicie to Woskiemu wybaczyć, dobra, zostałem jakiegoś krzaka, super, take all. Ja wyjątkowo dzisiaj jestem żywy, bo bywa też tak, że nie zawsze na odcinku jestem taki właśnie jak dzisiaj, także... Prowadź. Także jest dobrze, no idę, no prowadzę, gdzieś tutaj, nie? 150 metrów. Pewnie gdzieś jest w dziurze, tak? Zobaczymy. Schowany. To mów, chociaż mów, czy ciepło, czy zimno. Ciepło, zimno, gorąco. Może chociaż tak powiedz. No coś. Tak. Tak, ciepło? Tylko, że tu już... Może? Tu już 150 metrów było, stary, zaraz całą mapę przejdziemy. Aha, to ty dałeś tabliczkę, że 150 metrów, a sam nie wiesz, gdzie ten portal jest. No mam. Co? Gdzie? Woski, o jest, zobaczcie, nice, no widzę na mapie właśnie. Okej, także słuchajcie, mamy portal, no i co? Nie, o ty, ole, prawie ci to wyszło, nie? Czekaj, bo mi się tu słuchawki rozłączają, zobacz tam jaki Pokémon śmieszny, grzyb. Ej, no odejdź ode mnie, bo ja umrę, stary, no i ja tu na game modzie przylatuję. Woda tu jest gdzieś? Nie ma, no i super, ja tu na game modzie idę. Dobra, idę w twoją stronę. Czekaj, tylko sobie zawalczę z tym Pokémonem. Co? Zawalczę z tym Pokémonem. No mów, co ogólnie? Ogólnie to co? Tu mam prezent. Jaki? Nie podpalaj mnie, stary! Ty mnie tam podpalasz, gdzie ja jestem w ogóle? Ja siebie nie widzę. Przestań mnie podpalać. Ej, też ci się zacina Minecraft? Nie, ja mam dobrego peceta. No, Woski cały czas upgrade'uje swojego peceta, ja niestety nie, także u mnie to wygląda mega słabo. Dobra, ej, ale ten Pokémon jest silny, w ogóle nie mogę sobie z nim poradzić. Aha, bo on ma 20 poziom, no to w sumie może dlatego. Jeszcze mnie zaraz pokona. Byłoby po prostu super. Ile mu tam zostało? A ty tam dopingujesz mnie, czy nie?
Ty, widziałeś jaki Pikachu tam mały chodzi? Zobacz tutaj. Tutaj, taki malutki. Czy to nie jest Pikachu? To nie. O, take all. Dostałem stary... Muchomora dostałem i kolejny Pokémon mnie zaatakuje. To chyba mnie nawet ten Pokémon zaatakował teraz. Czekaj, dobra, ewakuowałem się. Widziałeś jaki mały Pokémon, stary? No. Pikachu, ty! A czemu? A nie wiedziałem, że Pikachu jest taki mały, ty. Wow. No, co różne. Ej, dostałem w ogóle jakiś amulet coin. Co z tym można zrobić, z tym amuletem? A, myślisz, że ja wiem? O, nice, buciki. Co te buty dają? Speeda, czy co? Zaraz zobaczymy. Na speeda. Wow, nice. 50% do speeda, kozacko. Okej, dobra, to co, lecimy? Lecimy, okej, dobra. Uwaga, niech tutaj się wszystko załaduje, wszystko ogarnie. Nie wiem dlaczego, właśnie czasami mój komputer ma takie akcje, że zacina się wszystko. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czasami działa dobrze, czasami się zacina i nie wiem, czy to tylko tu w tym świecie. Mam nadzieję, że na odcinku to nie będzie aż tak źle wyglądać. Siema. Siemano. I co, coś sobie exploration jakieś robimy tutaj? Lekkie? Tu jestem, nie widzisz mnie? No stoję koło ciebie, stary. Koło ciebie. Czekaj, łyk kawy. Widzisz mnie czy nie? Halo, tutaj. No dobra, bo ty mnie trolujesz, na pewno mnie widzisz. Ej, powiedz mi, a tą wodę można wypić? Dobry, dobry. Czekaj, teraz. A ty, a dalej machasz i mnie nie trafiasz, wiesz o tym, nie? Ja stoję idealnie koło ciebie. Jestem kratkę koło ciebie. Dobra, nieważne. Woski, zobaczcie, woski ześwirował. I to jest właśnie dobre pytanie, słuchajcie. Bo widzę, że Pokemony, w tym świecie również Pokemony się spawnią, czyli... O, kolejny Pokemon mnie zaatakował. Czyli tu też są Pokemony, to jest węga kozackie, czyli nie ma tu normalnych potworów, tak jak to w zwykłym Minecrafcie, tylko tutaj mamy też Pokemony, level up dostałem w ogóle, najsik. I one są mega słabe z tego co widzę, bo właśnie stary zabiłem Pokemona jednym strzałem, więc jest spoko. Jest naprawdę spoko. Ej, widziałeś przy portalu jaki Pokémon gigantyczny? Ja nie mogę. Nie wiem o nim. Nice. Ten Pokémon jest dosyć łatwy. I przyjdziemy sobie tutaj na następnym odcinku te Pokémony łapać właśnie do naszych boli, do naszych ultra boli, żeby sobie te Pokémony mieć i będę sobie je tam później w PC-ku trzymał, bo dlaczego by nie? To jest myślę, że bardzo dobra opcja i bardzo dobry pomysł. Też tak uważasz? Czy śpisz na odcinku? Nie. O, ja chcę tego Pokemona kojarzę z uniwersum. Nie, mój. O. Ha, fight. Zabrałem. Tego Pokemona akurat kojarzę z uniwersum właśnie tego, także jest spoko. Zostaw go, co ty tam świrujesz? Ej, wiesz co się stało? Właśnie go na strzała zabiłem, ja to jestem jednak dobry, co? I dostałem z niego łuzek gasta chyba. Co mam? O, ty, dawno pojedynku nie było. Czemu my dawno się tak nie fajtowaliśmy w ogóle? A nie wiem. Ty, w sumie powinniśmy fajta zrobić. No właśnie, to jest słabe. Wyjdź i Pokehila użyję. Jak z tego się wychodzi? Nie mam ranu. Aha, bo ja mam atak teraz. Nie mam. Masz. Mogę tylko cię... Jest? Ran? Dobra. Okej. Pokehil. Dobra, Pokehil poszedł. Dobra, to co, fight? Mam 3 Pokemony. Ile masz Pokemonów teraz w ekwipunku? Ja też, 3. No to nice, dobra. No dobra, to będzie dobry pojedynek na odcinku. Okej. Dobra, ja wstępnie Monferno cię zaatakuję tutaj. W ogóle jakiego ty Pokemona dajesz? A tego małego. A, ty masz wodnego. A jak ja mogę... Jak się zmienia Pokemony? Bo ja chcę zmienić sobie Pokemona teraz na przykład. To chyba jest Pokemon i ten wybierasz. A jest, dobra, mam, ale tylko, a dobra, mogę. O, tego, tym jeszcze nie walczyłem, dawno nim nie walczyłem. O tak, a ty teraz masz wodnego Pokemona. Ha. A, i tak zadaję Mage'a. No właśnie, ciekawe czy to jest, to ma jakiś wpływ, nie? Na przykład jak ty dasz wodnego Pokemona, a ja daję Pokemon. O, stary, to ładnie, żeś mnie teraz uderzył. Dobra, szybka zmiana Pokemona, o nie, już nie zdążyłem. Jeszcze zdążę, czy nie? Nie zdążę już chyba. Właśnie ciekawe czy to jest jakaś różnica, nie? Jak ty dajesz Pokemona, nie, jeszcze nie dednął. Jeden HP mu chyba został. Czy to jest różnica, nie? Jak dasz wodnego Pokemona, a ja dam na przykład, który ognia jest. Używa. Jest, nie? Jakiś tam ma wpływ to. Jest. Dobra. Ła, nawet jakieś umiejętności mają te Pokemony nasze tutaj. Co na tym Pokemonie? Co? 700 expa dostałeś za mnie. Dobra, został mi tylko... Nie, no dobrze jest. Teraz ja wygrałem z tobą. Tak. Teraz ja wygrałem. Ej, ty, to jest dobra walka, stary, to mi się podoba.
To jest mega dobre. Okay. Słuchajcie, po tym pojedynku zrobimy jeszcze lekki exploring tutaj, zobaczymy jakie tu są Pokemony w tym świecie, jakie można znaleźć i myślę, że na tym odcineczek sobie skończymy. Dobra, ej, powiem ci stary, że tego Pokemona masz dosyć dobrego. Czemu ja ci w ogóle obrażeń nie zadaję, ty mi powiedz, bo tego nie rozumiem totalnie. No, Pokemon, wiem. Czekaj, dobra, wezmiemy tak, może tak, tego tak, Pokemona, dużo. Może ogniem się trochę pobawimy, zobaczymy jak teraz sobie poradzę z tobą. Fight, dobra, użyjemy ognia. O, nice, to było mega dobre. Okay. Dobra, co to jest? Skąd ty masz takiego Pokemona, stary? Skąd ty takiego Pokemona masz w ogóle? Znalazłem. Jaki gigantyczny. No nie wierzę. Nice, dobra, fight. Teraz dawaj, na hita. Na hita? Skąd wiesz? To, że on jest taki duży. Jak on ma 38 poziom? Ty byłeś stary na to przygotowany, nie? Że takiego dużego Pokemona weźmiesz. Dobra, mam jeszcze dwa Pokemony. Zobaczymy. Może cię pokonam jeszcze ty. Skąd wiesz, że na hita? Nie wiadomo, zobaczymy zaraz. Uwaga, uwaga. Tego Pokemona mam w ogóle na 32 poziomie, także on nie jest taki wcale słaby. Aha. No nie, ty, stary, ty się przygotowałeś za bardzo. Wiedziałeś, że to tak będzie. Gdzie ty znalazłeś tego Pokemona w ogóle swojego? Tam przy tych. Przy czym? No nie, no niestety Woski ze mną wygrał, bo mnie zaskoczył tym gigantycznym Pokemonem na końcu. Dobra, dawaj, słuchajcie. Tylko tym weź wychylił Pokemona, ja tylko tym zawalczę. Którym? Na 3 Pokemony? No. Dobra, okej. Okay. Ja mam wyhealowane. Dobra. O, stary, jaki on jest gigantyczny, akcept. On jest mały. On jest mały? Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy sobie poradzisz. Okej. Okay. Na hita. Każdego Pokemona będziesz miał na hita mojego. No. A to są jeszcze większe Pokemony niż ten? Ten jest najmniejszy. Ten jest najmniejszy? No. I teraz na hita? Nie, ale nawet jakieś obrażenia ci zadałem. Na hita, no. I jeszcze no, ostatni widzisz? Pokemon, ostatni Pokemon, który mi został. Zobaczymy, czy sobie z nim poradzisz. Coś tam, jakieś obrażenia ci zadaje. A ile masz HP w ogóle na tym Pokemonie? 120. 120, zostało no. Zostało mi. Zostało ci, a ogólnie ile na nim masz HP? 150. No a stary, no to moje wszystkie Pokemony mają tylko po chyba 60 czy 70, to co się dziwisz? Okej, słuchajcie, szybki exploring, jeszcze zobaczymy, jakie Pokemony tu można znaleźć i myślę, że na tym sobie odcineczek skończymy, tak mniej więcej wam pokażemy. Co, te Pokemony chyba się niczym nie różnią, nie? Czy spawnią się tu inne Pokemony niż w normalnym świecie? Spawnią się inne. Tam jakiś ślimak dziwny w ogóle jest. A ciekawe, są tu jakieś latające? Też są pewnie latające, nie? Tak jak normalnie są gasty, to tu pewnie też są Pokemony, tak, które latają. No ciekawe. Ło, zobaczcie. Słuchajcie, będzie co eksplorować, no jest nawet tam jakiś sobie nietoperz lata, czy nie wiem co to jest. Weź mnie tutaj, nie atakuj. Ale ogólnie widzę, że jest duża powtarzalność tych Pokemonów. No i słuchajcie, tak jak mówię, w kolejnym odcinku spróbujemy już coś z tą stację badawczą naszą budować, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. No i co, no tak to... Naprawi się net. No właśnie, jeżeli naprawi się net i jeżeli... Znaczy, no nie, no w końcu to zrobimy, tak? W końcu, no odcinki z Billboarda muszą się pojawiać, musi to iść do przodu. Chodzi bardziej o to, że ja też mam jakieś tutaj dziwne ścinki, takie nie lagi, tylko ścinki. Nie wiem, czym to jest spowodowane. No ale słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda, może jest tu za dużo terenu. No i co? Chodź tutaj do mnie, myślę, że co, nie ma już gdzie za bardzo iść chyba, nie? Masz coś tam jeszcze ciekawego? Ogólnie to zostało ostatnio komentarz, czekaj. Jaki komentarz? O, tam jaki Pokemon fajny, nice, ten mi się mega podoba. No, jaki komentarz, pochwal się. Masz? Po odcinek, nie mogę się doczekać trzeciej edycji. I to był pod czwartym odcinkiem z drugiego sezonu. O, jak nie miło. Podobał mi się drugi sezon. Aha. Trzeci od razu. Aha, o to chodziło. No dobra, słuchajcie, nie wiem, no cały czas próbuję was do tego Billboarda dwójeczki przekonać, ale ogólnie wstępnie wam się tak nie do końca podobało. No ale co, słuchajcie, to był Woskiego pomysł jak coś z tym Billboardem dwójeczką. Nie, słuchajcie, mamy nadzieję mimo wszystko, że wam się podobało, koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, no i co, widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, hej. Woski zaspany, biedny.